września, czyli bolesny powrót do szkoły. A więc pozostaje cieszyć się tylko z tego, że wakacje się skończyły, a szkoła wreszcie zaczęła. Dla uczniów otwockich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Znowu zacznie się wstawanie rano, odrabianie lekcji i przygotowywanie do szkoły. Muszę wam przyznać, że ja, obserwując dzisiaj miny wszystkich tych, którzy po wakacjach wracają do szkoły, szczerze zastanawiam się nad tym, czy ja byłabym w stanie, aby do niej wrócić. Pani, że dzieci już wróciły do szkoły tego 1 września? Jak najbardziej. Czegoś przez te 2 miesiące nam brakowało. Takiego hałasu, zgiełku, takiego ferworu. I bardzo się cieszę. I tym bardziej, że zaczynają dzieci właśnie 5- i 6-letnie i wracają po roku, bo przez rok mieliśmy relegowane oddziały zerówkowe do sali, do szkoły podstawowej nr 12, więc cieszę się bardzo, że wróciły oddziały przedszkolne również do nas. Ma być otwarcie nowego skrzydła szkoły. Zostało ono dobudowane, prawe skrzydło szkoły. Rok trwały prace właśnie budowlane i teraz możemy się pochwalić właśnie skrzydłem o powierzchni 565 metrów kwadratowych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i przede wszystkim dla klas 1-3, więc łazienki, toalety, świetlica przestronna, sale do przedszkolaków są właśnie przystosowane i wyposażone według najnowszych wszystkich takich właśnie norm i zaleceń i podstawy programowej, tak jak właśnie minister zaleca i cieszę się, że tak duża ilość dzieci, przede wszystkim 6-letnich, rozpoczyna u nas naukę, bo tych dzieci jest ponad 60.